Miło mi Cię gościć przy Stawowie. Nie zawsze jednak było Wam dane tutaj zagrać. Czasem coś stawało na przeszkodzie. W ogóle cześć. Mam na imię Romek, Skorpustrzewski. Faktycznie przy Stawowa, jak wiadomo, jest związana z kultem maryjnym. Tak? Przyjeżdżałem tu, ludzie z całego kraju, może nie tylko, w celu jakiejś egzaltacji religijnej. My z kolei prezentujemy tą formę sztuki, która w jakiś sposób się trochę kłóci z, może nawet nie z ideologią aż tak bardzo. Ostatnimi czasy teksty nasze bardziej nawiązują do pewnego rodzaju odreagowania na pewne przejawy, niedobre przejawy katolicyzmu. W związku z tym oczywiście opór materii był. Całe szczęście, że w całym kraju powstają kluby, w którym wolna myśl twórcza znajduje swój domek. Ludzie przychodzą w końcu ci, którzy chcą, a nie ci, którzy tego nie chcą. Więc zasadniczo każda forma sztuki, niezależnie od tego, jaką treść zawiera, czy to będzie treść jak najbardziej bliska ludziom, kochający Boga, też nie kochający Go, ma prawo po prostu funkcjonować jako wolna myśl twórcza. W końcu to na co dzień każdy z nas ograniczony ma swoje sprawy, tych ograniczeń jest wiele. Więc sztuka jest tą, z tym jedną z przystani wolności. Romek, teraz mam takie pytanie osobiste. Jeśli nie chcesz, oczywiście możesz nie odpowiadać, to ty tutaj jesteś w roli głównej. Dowiedziałem się, że zacznijmy od tego dzieciństwa, dowiedziałem się, że spędziłeś je po części w domu dziecka. Możesz powiedzieć dlaczego i kiedy tam trafiłeś? No to było dawno temu, już trochę lat mam. Dom dziecka trafiłem w wieku 4 lat. Zresztą niedaleko stąd, dlatego że dom dziecka znajdował się w Dobrodziejnie. Zdecydowanie niedaleko stąd. Wówczas, kiedy byłem w którymś tam momencie przy nowym podziale kraju, tam 49 województw, to wtedy było częstochowskie, a tak zazwyczaj katowickie. Moja rodzina pochodziła, matka ze Śląska. Przeszła zawieruchę wojenną, jak każda Ślązaczka, z jednej strony i z drugiej strony oskarżana o coś. To dziedzictwo nie było takie, jak trzeba, bo to gdy przyszli Rosjanie tutaj, to potraktowano moją matkę jak zdobycz wojenną. Więc kobieta miała trudne dzieciństwo. Ten okres dojrzewania był na niej po prostu, wydaje mi się, straszny. No i po prostu się nie umiała już pozbierać generalnie. Ja byłem jej trzecim dzieckiem i zwyczajnie kobieta nie dbała o radę. W tych okolicznościach jej brata zawieziono do takiego domu. Ja po latach bardzo przyjemnie wspominam ten okres, dlatego że było dużo zieleni. Te formy wolności, które były przewidziane dla nas, nie były one duże, ale były zastępowane przez wielość zdarzeń w takim miejscu. Wyobraź sobie sto ileś dzieci, czyli integra o wiele ciekawsza, bardziej dynamiczna, żywa niż w jednym. No owszem, były to czasy, w którym jak każde dziecko potrzebowałem pewnych takich bardzo ważnych, wydaje mi się, dla dziecka, pewnych dobroci, uczuć. Z tym było różnie, dlatego że w ławce czasami zawód, oni mieli pasji, więc różnie z tym bywało, z tymi uczuciami. Ale wzajemne były jakieś tam miłości, wzajemne relacje, czasami dobre, czasami złe, żywe, dynamiczne.
No bo każdy mnie kolorowo wspominał ten okres. Miałem niejaką małą trudność ze sprzężeniem się, odnalezieniem się w społeczeństwie. Jakiś nakazem, moim takim naczelnym mojego wzrastania było po prostu powiedzenie, ja jestem. Rzuciło mnie na początek wir edukacji, chodziłem na Politechnikę, Politechnikę Śląską. Podobno byłeś wzorowym uczniem? Byłem bardzo dobrym. Kujonem, ale taki fajny kujon. I w czasach edukacji zaczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem. Powiem ci, że nawet wcześniej jakieś żartowałem, że w domu dziecka była taka historia, że chyba dzienni milicjanta próbowano nam zrobić jakąś tym dzieciom jakąś przyjemność, więc przyjechała jakaś grupa policjantów z jakimiś zabawkami, przytulankami, jeszcze czymś innym, no ale żeby ten fan dostać, trzeba było coś zaśpiewać. Ja pamiętam, że miałem taką piosenkę, która się zaczynała, milicjant to naprawdę nasz przyjaciel bliski. Przyjaciel, który myśli życzliwie o wszystkich. I tu akurat, w tym akurat zdaniu, stanąłem 3 razy, spaliłem się jak cholera. Miałem wówczas jakieś 12 lat. Także początki wokalne były bardzo trudne. A później jak to poszło. A co porabiałeś, zanim stałeś się muzykiem kawy? Jeżeli chodzi o jakieś tam egzaltacje twórcze, to bliżej mi było do bawienia się kolorami. Uwielbiałem malować. W szkole miałem wychowawcy, którzy za akwarele, które im dostarczałem, wygodzina akwarela jest, więc za taką jedną akwarelę dawali mi dzień wolny. Więc chętnie malowałem. Później wszelako muzyka wygrała. Może brało się to stąd, że wszyscy młodzi ludzie tamtych czasów, może nie wszyscy, ale gros młodych ludzi kochało sztukę zachodnią. Ten powiew wolności takiej osobistej, tej osobistej wolności, która była związana z ruchem dzieci kwiatów, z próbą odrzucenia konformizmu. Dało się jakby wprowadzić na nasz grób. Oczywiście ta sztuka w Polsce była troszkę odmienna od zachodniej. Nie mieliśmy środków materialnych do tego, żeby uprawiać sztukę przez wielkie S, bo tego faktycznie brakowało na haszplach, co przeszkadzało. Nie było tej kultury też, tej, która jest potrzebna w sztuce. W naszym przypadku to niestety kapitał też odgrywa jakieś tam znaczenie, w każdym razie wpływa na jakość. Więc tego troszkę brakowało, ale dla żywej myśli to nie jest jakieś takie wielkie ograniczenie. Więc byliśmy jakby na tej fali młodzieży w tamtych czasach, którzy coś niecoś tutaj zrobili, troszkę też otworzyli umysły. Były to czasy, gdzie młodzież mogła wyraźnie powiedzieć, kim jest, co myśli, jak się czuje. I to było zauważane. Pamiętam, że wówczas zespoły grały po nawet 300-400 koncertów w roku. Czy popyt na sztukę był ogromny. Myśmy w schyłkowej części tego okresu wybili się na pewną niezależność twórczą, która w zasadzie trwa do dzisiaj. I nic z nas wówczas nie przewidywał. Oczywiście po zawieruchu stanu wojennego, gdzie los mnie też rzucił za kraty. Bo właśnie jakby wychodzisz na moje kolejne pytanie. Dzień przed właśnie ogłoszeniem stanu wojennego wybrałeś się na koncert, poznałeś zespół KAT, który składał się wyłącznie z instrumentalistów. Tak, to była instrumentalna kapela, grali, już ta muzyka była zawieszona między Deep Purple a Black Sabbath. Grali instrumentalnie muzykę
Ja akurat po zawierusze, albo może inaczej, nikt z nas nie wiedział, że za chwilę będzie stan wojenny. Także ja ich spotkałem w przeddzień stanu wojennego. Na drugi dzień ogłoszono stan wojenny, więc ja ich poznałem przed tym faktem. Umówiliśmy się na spotkanie, na które już nie przyszedłem. Spotkaliśmy się ponownie po rozprawie sądowej. Oskarżono mnie o organizację strajku. No i była śmieszna sytuacja, bo jak dziecko wyłamane przez państwo, teraz będzie zamykane przez to państwo. Także w moim przypadku okazało się, że świadkowie poginęli. Nie było świadków. W związku z tym dowody prokuratury uznano za nieważne, nieistotne. Nie uniewinniono mnie, ale zatrzymano proces. Proces zawładnięcia moją małą, skromną wolnością. Po tym okresie spotkałem jeszcze raz chłopaków. Właściwie pierwsze spotkanie już dało nam taką małą pewność, że wow, z tego coś będzie. Ja wcześniej siedziałem przy gitarze, czasami przychodziłem do szkoły, zamiast klepać wiersz, to po prostu go zaśpiewałem. Takie były moje początki. Byłem też w szkolnym zespole muzycznym, śpiewaliśmy różnego rodzaju piosenki polskie, zagraniczne też. Śpiewałem Niemena, Breakoutów, na czerwone gitary. No właśnie, a później już, gdy nawiązałeś współpracę z chłopakami z Kata, zaczęła się ostra jazda, pewnie wiele przygód typu spotkania z grupis, jakieś imprezy, afterparty i tak dalej. Mimo że były to czasy PRL-u, pewnie jest co opowiadać. Oj, zdecydowanie, dlatego że to ja rozumiem, dlaczego dzisiaj jednostki tak bardzo emigrują. Wewnętrznie i zewnętrznie. Zewnętrznie dla chleba, a wewnętrznie dlatego, że po prostu coraz słabsza jest integracja. Społeczeństwo się rozwarstwia, w różnych sferach się dzieli. Jednostka coraz mniej odczuwa możliwości, potrzeby kojarzenia się w większych grupach. Koncerty oczywiście na coś takiego pozwalają, więc ci, którzy kochają muzykę, mają możliwość jakby dotarcia z jakimś swoim czuciem, z jakąś wewnętrzną potrzebą i kontaktu z drugim człowiekiem, mają tę możliwość spotkania i wyegzaltowania siebie w grupie. Ale część ludzi po prostu takich nie jest. W związku z tym, jeżeli jest biedna albo na życie niewiele wystarcza, no to tą biedę w zasadzie kontempluje w domu. Nie będziemy kontemplował. Także da się zauważyć zjawisko takiej emigracji wewnętrznej wielu ludzi. W PRL-u taki potencjał funkcjonował społeczeństwa. Oczywiście, że to polegało na samookłamywaniu, że jest jakiś egalitaryzm, że jesteśmy równi. Oczywiście społeczeństwo ogólnie wytrzymało, że są oni i my. Taki ogólny poziom. Jest władza i my, zwykli ludzie, ale my, zwykli ludzie, mieliśmy jakby autentyczne poczucie, że niezależnie, a szczególnie młodzież, niezależnie od stanu posiadania, jest się równy względem drugiej jednostki i to poczucie godności. Jeżeli nie było naruszane przez władzę, było to na dość wysokim poziomie. Dzisiaj ludzie nie czują, że posiadają jakąś wartość, kiedy telewizja im pakuje do łba, że jedynie wówczas jesteś wartościowy, gdy coś znaczysz, gdy masz pieniądze, odniosłeś sukces. Otóż jest to fałsz oczywiście, dlatego że można sobie wyobrazić społeczeństwo,
wcale nie kształtowane przez sukces, miarę sukcesu. Że życie wewnętrzne jest, może być na tyle bogate i równie ciekawe, interesujące, żeby zainteresować drugą jednostkę, żeby poczuć się dobrze z drugim człowiekiem. Pamięta te fora dyskusyjne tamtych czasów. Ludzie nie spotykali się w knajpkach, tylko w prywatkach, w domach. Piło się, co się dało. Puszczało się muzykę, dużo dyskusji, zabaw też erotyki. No, były to fajne czasy, bo się czuło, że żyje, że da się żyć z drugą jednostką, że ludzie mają tą potrzebę wiązania się z drugimi i że mają tą możliwość. Dzisiaj w inny sposób to się robi, prawda, fora dyskusyjne, net i tak dalej. Nawet. Ja nie mam ochoty na wirtualny seks. Dokładnie. A opowiadasz cały czas ogólnie o społeczeństwie, a opowiedz teraz o tym, o sobie jako metalu, czy jako metalowiec, metal, miałeś związane z tym przykrości, związane przykrości z byciem właśnie reprezentantem tej grupy, zarówno właśnie od tworów państwowych, czy ludzi, którzy nie lubią długowłosych. Przede wszystkim system PRL-owski dmuchał na zimne, więc jakakolwiek grupa, która sprawiała wrażenie silnej grupy, zwartej grupy, potencjalnie stanowiła zagrożenie. Metal oczywiście bardzo szybko został zadenuncjowany jako muzyka zbrodnicza, nawet. W każdym razie nie warta jej promocji. Stało się chyba to wówczas, kiedy z dnia na dzień środowisko decydentów tamtych czasów dostrzegło, jak wielka to jest grupa. Jacy ci ludzie są w zasadzie wewnętrznie niezależni. Jacy silni. Jaką potrafią mieć, wyegzaltować moc wewnętrzną. I tworzą grupę. A czy oderwało ci się za to, że miałeś długie włosy od gdzieś tam na ulicy na przykład, czy po koncercie? Nie. Nie, ale owszem, czy w szkole różnego rodzaju uwagi nauczycieli, czy też no, młodzieży, która inaczej się nosiła, traktując siebie za normalnych, a nas za wywrotowców, powiedzmy. Ludzi odmiennych, czyli odmieńców takich. Więc traktowano to troszkę nas inaczej. Myślę, że jako bali się nas jako grupy, tak? Metale, czarnodziani w dużej grupie mogli sprawiać wrażenie, uwaga, nie podchodź za blisko, bo dostaniesz. Więc w grupie wydaje mi się, że metalowcy spokojnie mogli się czuć silnie, zwarci. Żałuję oczywiście, że w kanonie życia młodych ludzi jest potrzeba identyfikacji w grupie. Miałem nadzieję wszelako, że wszelkie mody, też dotyczące mojej muzyki, że na dłuższą metę nie wytrzymają, zostanie kwintesencja, czyli to, co rozumiem pod pojęciem wartości estetycznej czy jakiejś innej, która jest potrzebna ludziom do tego, żeby się spotkać z drugim o podobnej estetyce. Oczywiście środowisko metali nie ukształtowało się jak jednorodne. Zaczęło się też dzielić, pączkować, wytwarzać w sobie nowe jakości artystyczne i też intelektualne. W konsekwencji dzisiaj mamy sytuację taką, że metal grają i grupy, które ogłaszają, że Bóg jest święty. I też ci, którzy mu zaprzeczają. Więc jest to, jak się okazało, bardzo wolne środowisko, niejednorodne. Jedno, co cechuje to środowisko, żywot do muzyki, zdolność do przebywania w grupie, zdolność do pielęgnacji, przyjaźni. Te charakterystyczne elementy pozostały bardzo fajnie, bo na koncerty przychodzą już dzisiaj całe rodziny.
wydawało mi się, że taka ostra formuła nie będzie, wyruje tych starszych, no bo wiadomo, że z wiekiem troszkę człowiek nie ma potrzeby egzaltacji, już bardziej stanowany, pogodzony z wieloma sprawami. Więc jego psychę też jest skłonna do tego, żeby nie apatować się z formami chaosu, o które się podejrzewam całkiem metodowo. Właśnie niektórzy rodzice mają problem, znaczy właściwie to dzieci mają problem z tym, że ich rodzice nie chcą ich puścić na koncert Kata. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Co byś chciał przekazać tym rodzicom? No to jest błąd. To lato się okazało, jak niefortunne to było. Dzisiaj te dzieci, które słuchały metalu, równie dobrze są odźwiernymi jak bankierami czy lekarzami. To cały przekrój społeczny wśród metali jest jak najbardziej, można znaleźć ludzi znajdujących swoją codzienność w okolicznościach jak najbardziej przystawanych do życia potencjalnie normalnego człowieka. Charakteryzuje nas oczywiście jakieś treści, które myśmy nie tylko my, ale muzycy metalowi wprowadzali. Była to mimo wszystko próba powiedzenia: słuchaj, masz siłę, masz moc. Nie licz tak za bardzo na modlitwę, musisz coś zrobić sobą. Nie poddałeś się za łatwo. Jeżeli coś kochasz, dąż do tego. Nie świadomość. Nie siłę, moc. Więc takie te intelektualne takie kanony wprowadzane pomagały tym ludziom. Ja czasami gdzieś kiedyś podchodzi do mnie gość, mówi: przepraszam, panie Romku, ale chciałem kilka słów podziękować. Otóż nie wiedziałem, co sobą zrobić. W którymś momencie słuchałem już któryś raz utworu Kata i nagle podejmuję decyzję, jadę. Wyjeżdżam do Stanów. Nauczy się języka, zrozumiał, jak się robi biznes w Stanach, przyjechał do kraju i stworzył kilka szkół lingwistycznych, głównie z angielskim, ale już to inna działalność. Wie, co w życiu robić, umiał to zrealizować. I czuł, że ta muzyka mu pomaga. Powróćmy jeszcze na moment do tematu fanów. Jakbyś porównał tych ludzi, którzy odbierali Kata w latach 80., 90. minionego stulecia i tych, którzy przychodzą na koncerty dzisiaj? No, oczywiście inna świadomość. Jakby warunki życia młodzieży współcześnie są troszkę odmienne od tej naszej, od tych naszych czasów młodzieńczych. Wydaje mi się, że dzisiaj muzykę się bardziej indywidualnie odbiera, w tamtych czasach bardziej zespołowo, grupowo. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach bardzo mało kto dysponował dobrym sprzętem, tak? Czyli jak ktoś miał ten sprzęt, no to wszyscy się spotykali u niego i było po prostu grupowe słuchanie muzy. Wówczas następowało też starcie, ewentualnie różnego rodzaju rozmowy na no, impregnowanie się muzyką wzajemnie i nie tylko muzyką. Dzisiaj z uwagi na to, że każdy sobie może spokojnie nabyć sprzęt wystarczającej jakości, żeby fajnie ta muzyczka wybrzmiała, więc spokojnie może to samo zrobić w domu. Swoje własne i często ta młodzież dysponuje środkami wystarczającymi do tego, żeby indywidualnie słuchać tej muzyki. No oczywiście wzrosła świadomość po latach. Na początku to była pewna odmienność estetyczna, w związku z tym wzbudzała kontrowersja. A gdy za tym poszła jeszcze nie za bardzo przyjazna prasa, przy czym muszę tu coś dobrego powiedzieć o prasie muzycznej. Ta akurat była zawsze dociekliwa i starała się być kompetentna, więc nie bała się tych środowisk. W przeciwieństwie do po prostu różnego rodzaju innych gazet, które wietrzyły w tym sensację. I owszem, zdarzały się różnego rodzaju głupstwa wyczyniać metalą. No bo ja doskonale rozumiałem, że jakiś młody człowiek, jeżeli widzi, że jest taki reality, a ja się z nim nie zgadzam, to jeżeli
antyteza. To jest forma, którą ja się chwycę, dlatego że to jest coś przeciwnego. To ja zanim będę kontemplował i zrozumieć, co to takiego jest, już jestem w tej antytezie. Także, więc większość literatury o diable, wiadomo, napisali ludzie Kościoła, więc jeżeli tam jest propozycja, że masz się, osiągniesz, spotkasz się z diabłem, jak tam zażniesz kota i jego energię spożytkujesz w celach magicznych, no to jeżeli ktoś to zrobił, no to mamy przykład satanizmu w takiej formie, jaką właśnie ci denuncjatorzy, ci ludzie Kościoła wymyślili, no i po to, żeby zadenuncjować różnego rodzaju. Oczywiście żałowałem, może dlatego sprowokowało mnie to, żeby Biblię satanistyczną wydać na kasecie, bo w 2 godziny młody człowiek jest szybko w stanie się zapoznać z czym, że może być satanizm. Więc ta książka denuncji o tego rodzaju zachowaniu właśnie jako nieistotne do celów i praktyk magicznych, współczesnych, traktując, że to wszystko mimo wszystko polega na samookłamywaniu. Jeżeli jednak w doskonały sposób możemy się okłamać, myśląc, że modlitwa do świetnego obrazka może nam coś pomóc, że ubierzemy kieckie w kratkę i zdamy maturę, a w linie nie, to też magia, tak? Że te działania magiczne człowiek współczesny, nawet oświecony, może wykonać ileś, pomijam tu jego generalnie ogląd świata, a jak najbardziej racjonalny, jednak mamy zdolności do czasami racjonalizmu tego rodzaju. Więc jeżeli ktoś zwróci się do mocy sprawczej, którą wierzy w to, że ta moc będzie z siebie może wydobyć, no to był ideał jakby pracy magicznej, którą ja proponowałem poprzez tą publikację. Więc wydaje mi się, że zrobiłem dobrą robotę. Ileś metali podchwyciło to, zresztą tą książkę nie można było nic oskarżyć, tak jak w Stanach Zjednoczonych, nikt ją nie oskarżył. Oczywiście, że to było zbiór różnych prac, które wyraźnie piły do sposobu rozumienia tych właśnie spraw z magii, filozofii satanistycznej. Nie była to wszelaka moja główna idea. Ja po prostu nie wszedłem na ambonę. Kocham sztukę, kocham scenę, więc myślałem, że robię coś, co w jakiś sposób pomoże zrozumieć innym to, co ja w ogóle robię i to, o czym mówię. Próbowałem oczywiście i staję się być zrozumiały. A sądzisz, że dotarło do wszystkich? Czy? Nie ma takiej potrzeby. Po latach zdaję sobie sprawę, że ten, który po prostu nie chce, albo do niego nie dociera coś, nie jest, albo jest za jakimiś fasadami, nie dopuszcza argumentu. No to trudno do takiego człowieka trafić. Z drugiej strony są też ludzie, którzy niektóre sprawy opatrznie rozumieją. W końcu też są ludzie, którzy nie są sobie wyrażeni intelektualnie. Mogą mieć kłopoty. Teraz jeszcze dwa słowa na temat tych początków. W jaki sposób próbowaliście promować, pokazać tę muzykę ludziom młodym? Bo dzisiaj mamy do tego narzędzie, które jest znakomite, internet. Przez niego praktycznie w dniu napisania czegoś wie o tym cały świat. Wtedy było dużo trudniej. W jaki sposób wy staraliście się, nazwijmy to w cudzysłowie, sprzedać waszą muzykę? W naszym przypadku były to pewnego rodzaju zbiegi okoliczności, pomogły nam zaprezentować sztukę w naszą większym jakimś spektrum odbiorców. Po trosze było to dzieje przypadku, a po trosze typowy kreatywny. Do kreatywnych jakby działań bezwzględnie należało znaleźć się w dobrym, tak zwanym, towarzystwie, a więc zagrać jakąś zachodnią kapelę, tak? W Polsce przez długie lata, zresztą do dzisiaj,
pokutuje podejrzenie, albo Polacy gdzieś tam czują, że na Zachodzie tej muzyki jest więcej. Ta kultura jest pełniejsza, bardziej rozwinięta. W związku z tym troszkę mniejszą estymą darzą własną krajową twórczość. Więc jeśli jakaś kapela, a nasza wydała, zadebiutowała płytą najpierw na Zachodzie, a później w kraju, no to była od razu z trampolina odskoczyła. Jeżeli zagraliśmy z kilkoma zachodnimi kapelami, które w niektórych przypadkach nie miały wielkiego znaczenia jakby w wymiarze sztuki w ogóle światowej, ale dla odbiorców w tym kraju jak najbardziej świetne koncerty, wszystko się zgadzało. Tak na pewno pomogła nam trasa z Honey Rocks, na pewno nam pomogły koncerty z Metallicą, z kiloma jeszcze innymi kapelami, przy końcu też graliśmy przez lata z Iron Maiden, z Motorhead, wieloma innymi kapelami. To oczywiście wzmacniało jakby zainteresowanie zespołem, co oczywiście nie oznacza, że jak coś zobaczymy, to od razu nam się podoba. Ale istnieje zawsze te jakiś tam rodzaj prawdopodobieństwa, że choćby cząstkowo zostanie to dobrze potraktowane. W naszym przypadku ten procent odbiorców coraz bardziej się zwiększał. Coraz większe żywe zainteresowanie, coraz mniej ludzi się bało tej formy sztuki. W konsekwencji już dzisiaj ta sztuka jest zaakceptowana oprócz środowisk katolickich, którzy coś tam cały czas próbują. Ci chrześcijańscy opiniodawcy próbują nawet nas oskarżać o cholera wie co jeszcze. Chociaż zgadzam się, to jest twórczość, która stoi w opozycji do pewnych wartości intelektualnych czy religijnych katolicyzmu. No ale ktoś powiedział, no przecież nie tylko my, artyści, jesteśmy krytykami religii. Ona zawsze była. Okresy reformacji, oświecenia, przecież to wyraźnie świadczyło o pewnej opozycji wobec Kościoła. Myślę, że zawsze każda akcja ma swoją reakcję. A powiedz, Miranku, jeśli chodzi o waszą muzykę od początku, od lat 80. po dzisiejsze czasy, zarówno muzyka, jak i oczywiście teksty mocno ewoluowały. Na początku, jeśli chodzi o teksty, no było masa satanizmu, masa rzeczy takich typowo, ja to nazywam, satańskich. Wykrzyczanych, tak. Muzyka też była bardzo ostra. Teraz moim zdaniem staje się bardziej melodyjna, słychać więcej takiej czystej muzyki, natomiast jeśli chodzi o teksty, te sprawy związane, powiedzmy w cudzysłowie, z diabłem, zaczęły się przekształcać w kwestię dotyczącą środowiska polskiej sprawy, tak to nazwijmy. Tak. Widzisz, gdy ja byłem młodym człowiekiem, ale bardzo szybko moje myśli zaprzątał świat, makroświat. W naszym przypadku, w polskim przypadku, to na pewno były sprawy polityczne. Jak wiadomo, świat wtedy się dzielił na zachód i wschód, przynajmniej tutaj to było ogłaszane. I niby jeszcze był trzeci świat, tak? Więc my, młodzi ludzie, odczuwaliśmy pewnego rodzaju skrępowania. Wiadomo, że trudno by było się dostać na zachód, tak? Człowiek wyobrażał sobie, wow, tam na Zachodzie po prostu jest pewnego rodzaju inaczej, inny rozwój się odbywa, tak? Więc to na pewno intrygowało. Młode ludzie chcieli po prostu się spotkać w tym świecie, a nie mogli. Więc to na pewno krępowało. Czyli ileś było niedogodności w PRL-u, które nam, młodym, coś doskwierały. Ale mało kto w tamtym czasie zdawał sobie sprawę, że gdy PRL upadnie, jedyną organizacją silną, która może jakby wytworzyć dla siebie albo wykorzystać elementy władzy i frukta, zdobyć, mieć swoje zdobycze, to jest Kościół.
PRL się rozpadł, Solidarność nie była zorganizowana. Kto tak naprawdę przejął różnego rodzaju dobra? To właśnie ludzie Kościoła. Był to typowy taki atak na państwo. Wydaje mi się, że jestem przeciwny temu, żeby jeżeli młody człowiek kształtowany przez rodzica był zachęcany przez rodzica, żeby pójść do kościoła i tam coś nie chce się dowiedzieć o jego religii, to było dobre miejsce. Szkoła naprawdę nie jest dobre miejsce do starcia różnych idei. Albo wiesz, no moja córka nie chodzi na religię. Była jedynym dzieckiem nie chodzącym na religię. Dla niej było zdumiewające. W czwartej klasie mówił, wiesz, mówiąc o koleżance, ona mówi, że człowiek z gliny powstał. Przecież ja wiem, że tatuś, przecież ty jesteś tatusia, tak? Tu jest mama, tak? Więc ja jestem z gliny, czy dzięki wam? Ja wiem, że jestem dzięki wam. Ale czemu ona tak myśli w taki sposób? Ja nie edukuję, nie mówię jej o religioznawstwie, nie chcę tej roli spełniać. Więc to niefortunne. To są takie generalne niefortunności, ale dochodzi ich cała masa innych. To jest moneta, tak? Ta moneta by się przydała na cele faktycznie edukacyjne. Tylko nie zabrać. Mamy pieniądze na restaurację kościołów, a nie mam pieniędzy na cele wspomożenia jakimiś środkami ludzi, którzy po prostu zgubili się życiowo przy tych przemianach. Miał pracę, przestał mieć pracę, koniec. Jego dzieci są w D, on jest w D. Kobieta jest D. Czyli właśnie słyszę na twojej ostatniej płycie coś takiego, co mógłbym skwitować cytatem. Tak. Więc ja na początku, widząc, co się może zdarzyć w przyszłości, jak się mogą sprawy układać, byłem jednym z nielicznych, który miał tym perspektywiczne myślenie, że faktycznie niedobrą by było rzeczą, gdyby naród chcący być wolnym, chcący być narodem o wielkich możliwościach, nagle się tak krępuje religijnie. Po co, na co? To, czy jesteśmy światopoglądowo otwarci, wcale nie oznacza, że będziemy zamknięci na katolicyzm. Tylko jest dzisiaj słuszną sprawą idei, by adorować, a nie przymuszać. Naród wolny to jest właśnie naród, który sam, jednostki dokonują samemu ten rodzaj wyboru. Więc niech dziecko nie będzie chrzczone, niech ono dorośnie do takiej decyzji właśnie. I to by było świetne. Tak właśnie reasumując ten temat, chciałem powiedzieć, że na ostatniej płycie słyszę takie hasło, które mógłbym ogłosić w ten sposób słowami pewnego pana: nie o takę Polskę walczyliśmy. Zgadza się. Nie tyle wyłowało państwo, tylko sam dojrzałem do znalazłem się w takim punkcie świadomości, w którym zdałem sobie sprawę, że łuda Boga nie jest mi w życiu potrzebna. Wszelako rozumiem ją jako wartość kulturową. Człowiek wzrastał, dochodzi do pewnej świadomości, trwało to trochę. Na początku potrzebował bogowie, czy nieba, piorunów. Słowianie też mieli bogów, jak najbardziej naturalnych. Jeden z tych tak najbardziej znanych, piorun. Siły natury, to. Więc to nasza świadomość wzrastała. No, w końcu wydaje mi się, że Kościół źle odbiera ludzi takich jak ja. Myśląc, że skoro my odrzuciliśmy Boga, to oni są naszymi wrogami. Tak, gdy oni próbują zagarnąć rewiry przynależne mojej wolności. A tak się dzieje dzisiaj. Tak się dzieje wówczas, kiedy się kwestionuje wartość mojej sztuki.
decydencko zabrania się, nie tylko nam, ale jeszcze inne zespoły, ale to jest piękność. To w końcu to jest powiedzenie wow. Artysta zresztą nie powinni się aż tak bardzo gniewać, skoro mu zabraniają, bo to widocznie ta sztuka jest niezła, skoro mu ją zabraniają prezentować, tak? Więc na to się specjalnie nie gniewam. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest odbiorca. Odbiorca, który na co dzień ma niewiele wolności. A dla młodych ludzi znalezienie się na koncercie to jest bardzo dużo wolności. Bardzo dużo. Tak jak się czułem będąc młodym i do dzisiaj się bawię na sztuce, czuję, że przelatuje przeze mnie świat, mnóstwo uczuć, mnóstwo rzeczy się dzieje. Słucham, dalej jestem konsumentem sztuki, kocham ją. Czuję, że w tych momentach moje jestestwo, moja świadomość życia pogłębia się. Dotyk życia jest głębszy. Wiele głębszy niż gdyby tego nie miał. Wierzę w związku z tym, że niezależnie od psioczenia różnych rodzajów nowaków, jakichś dziwnych ludzi, że prawda sztuka jest B, że jest zbrodniczą, czy cholera wie co jeszcze, chciałaby zakazać. Tak naprawdę oni się nadają, oni mają prawo do wyrażenia jakiejś niezgody na coś, ale nie mogą wykorzystywać systemu po to, żeby coś zabronić. System jest dla każdego. Tak powinniśmy współczesnych państwo traktować. I państwo powinno do tego zmierzać, żeby zrobić przyjemność jednostce, niezależnie od tego, kim jest, dopóty nie uderza w umowne dobra dla wszystkich. Takim dobrem dla wszystkich to jest na pewno uszanowanie życia. Szacunek do nietykalności osobista, prawo do rozwoju, na pewno prawo też do własności. Wiele rzeczy, w każdym razie możemy to określić, to jest jesteśmy wspólnotą, określmy co szanujemy, ale nie zabraniajmy tego, czego nie musimy jakby obciążać elementy prawa. Tam, gdzie jednostka, trzeba zaufać tej jednostce, ona sobie poradzi. Ona ma prawo być wolna, więc myślenie religijne to jest ważny element. Ta linia podziału religijna to jest pół biedy, bo jeszcze są inne linie podziału, tak, ekonomiczne. Jeśli mamy coś takiego, że jest jakaś racja ekonomiczna, jakby zapominało się, że jest równie dobra racja ekonomiczna biednych ludzi. Oni też mają prawo. Oni też mają ekonomię. I ta ekonomia mówi, jestem głodny. Nie jestem w stanie wytworzyć sobie sam, nie ma warunków do tego, żebym ja coś działał. No przecież wyobrażasz sobie młodego człowieka, który ma zakładać firmę, 2 lata na rozwój, a później płacisz 8 tysięcy za w roku nawet więcej, bo to 800 zł chyba zysk, tak? Trochę więcej. Więc sorry, to jest blokada. Dalej, często mówi się o jakichś problemach różnego rodzaju natury systemowe względem inicjatywy i działań. Jest coś niewłaściwego w tym społeczeństwie, skoro publikacje mówiące o 100 Polakach najbardziej zarabiających, rok do roku oni mają 100% więcej, mówią o tym. Rok do roku mamy 100% więcej. A cały kraj, raptem półtora, tak? Półtora. Pytanie, kto zmienia? Tak. No, to są ważne pytania. Społeczeństwo powinno sobie umieć odpowiedzieć, że jeżeli chcemy być wspólnotą, to nie możemy po prostu, musimy umieć zrozumieć też tych, którzy pozornie, nie tyle, że sobie nie radzą, bo radziliby sobie, bo w czym jest problem, że jeżeli w kraju mamy ceny światowe, a swoim pracownikom, korzystając oczywiście z tych dobroci, sprzedaży po cenach światowych, nie dajemy pracownikom właściwej monety, nie ma jej na rynku.
Więc tak naprawdę w tym kraju biznes się nie kręci, nie ma inicjatywy. Bo się zamyka. Bo się koło zamyka. Więc za dużo jedni mają, za dużo jest odpływ. To państwo jest położone na łopaty, kapitał go rozłoży na łopaty. I nie ruszy z miejsca. Bo kapitał nie myśli o tym, żeby przyciągnąć pracownika polskiego, bo to nie jest w jego interesie. System powinien to zmienić. System powinien chronić pracodawcę polskiego, ale przede wszystkim dzisiaj jest czas na pracownika. A szczególnie w firmach, które po prostu faktycznie otrzymują za swoje towary, usługi, ceny światowe. Ja nie rozumiem, dlaczego nie zapłacą chociażby połowy tego, co mają na świecie. Pytanie zasadnicze, dlaczego nie płacą, dlaczego nie szanują? Wyraźnie. Nie musi. Skoro nie musi, dać ile wynika z popytu na pracownika, tak? Rację. To są cholernie ważne sprawy. Ja w twórczości widzę. Ja twórczość dzisiaj moje cele twórcze zmierzają do tego, żeby te elementy obserwacji tego, co się dzieje, żeby spróbować jakiś przełożyć na język twórczy. Ta twórczość trochę się różni od tamtej twórczości, tamtych czasów, już wracam teraz do tego pytania, sobie pytania. Bo były inne okoliczności życia, byliśmy inne społeczeństwo, wtedy i teraz. I ja też byłem. Teraz pytanie dotyczące waszych wydawnictw. Czy faworyzujesz którąś z płyt Kata? Jeśli tak, to którą i dlaczego? Muzyka, czy te treści, które ja zawieram w tych utworach, są traktuje jak intelektualne, typowe jakieś dzieci, tak, no. Moje wywody jakieś takie twórczone, one nie do końca, one nie muszą być czasami, aż się nie obciążą jakąś wartością intelektualną ponad wartość logiczną. Jakoś tam muszą one zawierać, tak. Podejrzewa się mnie o to, że piszę teksty z tak zwanym podwójnym, trzecim narodem. Faktycznie. Można je czytać i po jakimś czasie dochodzić do bardzo jeszcze innych wniosków. Trudno mi ją inaczej porównać, może fraktaliczną, a nie na współczesne fajne słowo. Ale coś w tym jest, że próbuję się bawić słowem. Czuję, że chcę coś napisać, ale też czuję, że powinienem to ubrać w takie słowa, w taki rodzaj gry językowej, która słuchacza zainspiruje, albo być może nam zostanie w kompletny sposób przyjęta jako własna, albo reprezentatywna do wypowiedzenia tego, co tam jest zawarte w kontekście logicznym, moim zdaniem. Odzywam się na jakby potrzeby dnia ducha dzisiejszego kraju, więc czuję, że cały czas mam wątek z życiem. Ale chodzi o płyty, same płyty. Czy któraś jest szczególna? Nie. Za każdym razem tak było, to są baby. Wszystko. Są to typowe, wyegzaltowane baby. Dzieciołki. No. Więc nie ma lepszych, gorszych. Rozumiem. One są różne. Wszystkie są indywidualne. Powiedz mi, oprócz występu w Kacie, w pewnym czasie stworzyłeś grupę Alcatraz. Twój przyjaciel Jacek, gitarzysta tej kapeli, nie żyje. Czy po jego śmierci istnieje szansa reaktywowania tej kapeli, bo to naprawdę dobra muzyka? Ciężka sprawa, dlatego że mi się też wydawało, że rzeczy ulegałem jakby... Czasami zawierucha życiowa stawia ci pod ścianą. Myśmy wtedy jakby poczuli, że jesteśmy postawieni przed ścianą, że ten mur jest nie do rozwalenia. Przeskoczyć też wiele problemów było trudno. Także uznaliśmy, że rozstajemy się na jakiś czas. I w tym okresie zajęciłem Waldego Modera do
do pracy nad płytą. Powstała, że dość szybko żeśmy zrobili ten materiał. W bilansie jednego roku od telefonu pierwszego w rok czasu zrobiliśmy praktycznie wszystko i nagraliśmy, czyli dość szybko to postępowało. O której płycie mówisz? O Alcatraz. Roże Alcatraz. I była to oczywiście obiecująca muzyka, troszkę odmienna, więc metale mieli chyba kłopoty z identyfikacją. Troszkę inne brzmienia, troszkę inne podejście. W każdym razie publiczność katowska miała małe problemy, zagłoskę. Nie wszyscy zaakceptowali to. Więc na jednym z koncertów, kiedy w zastępstwie Bębniarza pojawił się Irek, menadżer wpadł na pomysł, że może byłby to dobry jakby taki wstęp do tego, żeby spróbować kata wskrzesić. Zagraliśmy koncerty, pulę koncertów, ale wewnętrznie czuliśmy, że wizji nie ma wspólnej co do przyszłości. Więc mieliśmy w planach zagranie kilka koncertów, gdzie finalnym koncertem byłby koncert z Iron Maiden, gdzie z koncertu tego byśmy zdjęli wizję i dźwięk i zrobili płytę. No świetnie, taka płyta powstała. No ale wtedy jeszcze nie było wizji dalszej pracy nad utworami. A mnie to strasznie bolało. Żyłem już w tym okresie myślą całym tak dużym ciśnieniem twórczym. Wytworzony właśnie przez pracę w Alcatraz, dość szybko to była praca. No i miałem pomysły własne na swoją solową płytę. I to było w zasadzie wynikiem nieuzgodnienia w zespole dalszej przyszłości twórczej. Wspomniałeś przed chwilą o swojej solowej płycie, płyta Woda, czyli część takiego zbioru płyt pod ogólnym tytułem Żywioły. Co z kontynuacją tego dzieła? Jaki będzie następny żywioł? Nie mogę powiedzieć. To znaczy ja wiem, jaki będzie. Zresztą nie ma wielkiej możliwości. Jedna z tych z trzech pozostałych żywiołów będzie na pewno. W tym roku zaczynam pracę. Ja oprócz pracy w kapeli nad tekstami, nad muzyką, udzielam się też realizatorsko. Miksuję ostatnio materiał Michała. Gra fajną muzyczkę jeszcze w innych kapelach. Jedna z tych kapel ostatnio sobie nagrali sobie swoją muzyczkę i dali mi ten materiał pod opiekę mikserską, także siedzę nad tym materiałem, bo mi to jeszcze pomoże później w realizacji swoich własnych pomysłów. W tej materii jestem samoukiem, tak? Muzykiem pragnąłem, kochałem i lata pozwoliły mi na swobodne operowanie głosem. Tak, w warstwie realizatorskiej, czy też pracy nad solową płytą musiałem wiele rzeczy się uczyć, bo to była długa praca. Ale wierzę, że te wszystkie działania pomogą mi lepszą płytę zrobić, realizatorską. Bo w zasadzie pomysły, kocham te pomysły, które były na wodzie. Muzyka z gatunku bardzo osobistych, jakichś takich wynurzeń. O dość spokojnej fakturze, dużo klimatu. Także wydaje mi się, że płytka się co po niektórym podobała. I w tą stronę na pewno będę ciągnął, ale no, zapewniam tych zainteresowanych oczywiście, że płyty będą naprawdę się różniły barwowo, kolorystycznie. Ambicja jest w ogóle moją przy podchodzeniu do każdego pomysłu, jakby rodzić się na nowo. Część rzeczy, część wartości, czy w akcie wykonawczym, czy twórczym,
jest jakby dziełem wypracowania pewnych technik, pewnego sposobu ułatwień. Ale w dużej mierze przy każdym projekcie podchodzę do indywidualnie do faktury muzycznej, twórczej, wykonawczej i w zasadzie za każdym razem muszę się czegoś uczyć. Dlatego te płyty, które ja robię, każda z nich jest tak naprawdę zupełnie inna. Właśnie, a kiedyś właściwie w ostatniej naszej rozmowie wspomniałeś o tym, że posiadasz zbiór kawałków, starych bardzo kawałków kata, które, że tak brzydko powiem, zebrane do kupy dałyby ponad godzinę muzyki. Czy jest szansa, żeby to właśnie w jakiś sposób zmiksować, skoro już za to wziąłeś się za miksowanie i zrobić z tego materiał? Myślimy o tym. Jutro na przykład się spotkamy z takim wydawcą, który miał pomysł, długo go ten pomysł ścigał, ale chyba już jest, ma gdzieś jest w finalnej części realizatorskiej tego projektu i wpadł na pomysł, żeby wydać płytę z nie wiem czy wszystkich zespołów z Jarocina. Ale wiem, że co po niektóre, nie wiem czy to będzie w cyklu jakimś i tak dalej, no ale wiem, że jesteśmy jakby w już końcówce podpisywania umów, także tam się już pojawią niektóre utwory, które dzisiaj już są absolutnie zapomniane. Dużo jest znanych z początkowego okresu, ale kilka będzie takich rzeczy mniej znana. Mamy taśmy archiwalne, czyli pomysły nie pogubiły się z tamtego okresu. To nie tylko była godzina, to było dwie godziny. Przy czym mamy trochę problem, dlatego